Słuchaj, ten obszar jest pod kontrolą cesarzowej Ney, ale mieszkańcy tego zamku nie nawiali. Żyją tu sobie w spokoju. Nie wydaje ci się to dziwne? Nie marudź, jaszczur. To ja tu jestem przystojnym bohaterem. Choćby nawet próbowali, są za cieniutcy, żeby mi podskoczyć. Mroczne Schneiderze! Mroczny Schneiderze, wybacz. Mam nadzieję, że jeszcze nie spałeś. Skądże? Jestem obudzony. Bo od pokoleń mamy tradycję, że jeśli ktoś ocali życie niezamężnej córki z naszej rodziny, wtedy może w nagrodę zerwać kwiat jej dziewczęcej niewinności. Jestem pod wrażeniem. Jaka piękna tradycja. Hej, to pułapka! Głupku, ona cię tylko... Tylko zrób to delikatnie, proszę cię. No wiem, no wiem. Nie tam! Ale proszę, nie zrób mi krzywdy. Bez obaw, mała. Czy to ślady odnoszenia zbroi? Co jest? Dałeś się nabrać, mroczny Schneiderze! Gdy ten pająk chwyci kogoś w swoje kosmate odnóża, już go nie puści! A mój talizman ma moc neutralizowania twojej magii! Jesteś bezradny jak noworodek, równie słaby jak goły! Mroczny Schneiderze! Jesteś zabójczynią! Stoisz przed jedną z trójcy czarnoksięskich generałów, najpotężniejszych magów świata, Shinhari! Nawet niezwyciężony czarownik, zdolny pokonać mistrza Garę, nie oprze się dziewiczym wdziękom, prawda, mroczny Schneiderze? Magia talizmanu! Nie jesteś na tyle potężna, żeby sama wskrzesić wysoką, starożytną magię. Gadaj! Kto ci w tym pomógł? Widzę, że trochę się orientujesz. Powiem ci, kto mi pomógł. Jedna z wielkiej czwórki, znana też jako cesarzowa Gromów. Arshes Ney! Ney? To ona jest aż tak potężna? Żegnaj, uwodzicielu. Magia talizmanu! Pająku rytualny! Pożryj jego trupło!